Kolejne targi styczniowe NAM 2018. Witamy na stoisku firmy Shure. W tym roku chciałem Wam zaprezentować pewną nowość, która pojawiła się dokładnie z chwilą rozpoczęcia tych targów. Mianowicie bezpłatna aplikacja Motyw Video firmy Shure. Jest to aplikacja, która łączy ze sobą możliwości kontroli i sterowania mikrofonów serii Motyw, które są znakomitym zamiennikiem dla standardowej, powiedzmy sobie skromnie, opcji mikrofonowej, jaka znajduje się w naszych telefonach. O ile jakość obrazu w dzisiejszych telefonach naprawdę zaczyna już być bardzo, bardzo dobra, wręcz nawet można powiedzieć, że można to już wykorzystywać do celów profesjonalnych, ale przynajmniej dla internetu. Natomiast zawsze z tyłu było z dźwiękiem. Mikrofon standardowy, taki jak jest budowany do iPhone'a, zresztą widzimy to tutaj, jest tak zwanym mikrofonem z automatyczną regulacją wzmocnienia, Automatic Gain Control, AGC. I nie mamy na niego absolutnie żadnego wpływu. Poza tym te mikrofony wbudowane mają najczęściej dynamikę, w przypadku iPhone'a to jest dynamika rzędu niewiele ponad 100 dB. A więc jeżeli mamy na przykład duży koncert rockowy, tam gdzie jest zwłaszcza dużo dźwięków niskich, to tego typu urządzenia są przestorowywane i zapis dźwięków z takich koncertów jest praktycznie niemożliwy. Wystarczy teraz, że dołączymy do naszego iPhone'a na przykład mikrofon, MV88. MV88 jest mikrofonem stereofonicznym, który to mikrofon jest w stereofonicznym formacie MS. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy przetwornik ósemkowy i przetwornik kardioidalny i przez odpowiednie mieszanie tych dwóch sygnałów możemy uzyskać szerszą bądź węższą bazę stereofoniczną. Ten mikrofon jest w stanie przyjąć ciśnienie akustyczne ponad 120 dB, w związku z tym nadaje się znakomicie do tego, żebyśmy zarejestrowali właśnie na przykład ten rzeczony koncert. Po włączeniu tego mikrofonu, momencik, okej, mamy w tym momencie już mikrofon poznany, no i oczywiście mamy możliwość regulacji. W tym momencie tego wzmocnienia. Nie tylko tego oczywiście, ponieważ jeżeli wejdziemy sobie teraz tutaj możemy zobaczyć sobie wszystkie parametry naszego mikrofonu. A więc jeżeli chcemy na przykład, żeby to był zapis liniowy, no to możemy zrobić sobie, i tu mamy już presety właśnie do mowy, jest preset do śpiewu, preset właśnie liniowy, preset do nagrywania instrumentów, czyli załóżmy sobie troszeczkę, oczywiście jest bliższy, ma lepszą kompresję, no i preset do nagrywania muzyki na koncercie, też jak to widzicie. Ale wszystkie te parametry możemy sobie pozmieniać. Możemy sobie na przykład zmienić również, w jaki sposób będzie się nam zachowywał nasz mikrofon. Ponieważ jest to mikrofon typu MS, a więc stereofoniczny, możemy zmieniać mu szerokość bazy stereofonicznej. Możemy zmienić to na przykład na charakterystykę kardioidalną, ósemkową. Ósemkowa charakterystyka będzie znakomitym rozwiązaniem, kiedy mamy na przykład osoby, z którą przeprowadzamy wywiad. I w układzie ósemkowym zarówno osoba przed nami, jak i ja, jak i my jesteśmy w tym momencie w odpowiedni sposób rejestrowani, tłumiąc wszystko to, co jest po bokach. Także jest to idealna charakterystyka tego typu rzeczy. No już klasyczna, stereofoniczna, powiedzmy sobie, już nie w układzie MS charakterystyka. Także my sobie wrócimy do naszej tej charakterystyki. No i co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj kompresor, mamy tutaj nawet możliwość redukcji szumów na zewnątrz i tak dalej. Tu mamy klasyczną, standardową nakładkę, natomiast są też normalne futrzaki. Są też futrzaki, takie jak używają to filmowcy w ciężkich warunkach pogodowych, gdzie mamy bardzo dużo wiatru i tak dalej. Właśnie ten futrzak wygląda dokładnie w ten sposób. Ale teraz wyobraźmy sobie,
że oprócz tego mikrofonu, ja mogę oczywiście przypiąć sobie mikrofon, który mam w tej chwili na sobie. Co prawda pojawił się w tym momencie już monofoniczny kanał, no bo to jest oczywiście monofoniczny mikrofon, ale jest to mikrofon MVL, czyli MVL-ka, klasyczna MVL-ka, którą możemy do tego wszystkiego użyć. Robię za pomocą takiego zestawu tutaj bardzo wiele reportaży, znakomicie to wszystko funkcjonuje. Ale wyobraźmy sobie teraz, że chcemy wykorzystać właśnie iPhone'a do takiej aplikacji, abyśmy mogli na przykład zrobić sobie zapis studyjny. I tutaj mamy kilka opcji. Możemy wykorzystać mikrofony z serii Motyw MV51, który jest normalnym, dużym mikrofonem pojemnościowym ze wszystkimi elementami wbudowanymi. Możemy prostszy mikrofon MV5 na przykład dla celów podcastowych, tak jak ten. No i absolutnie fantastyczna rzecz. Wyobraźmy sobie mikrofon, jakim jest klasyczny SM7, czyli studyjny mikrofon SM7, lektorski, taki już naprawdę z górnej półki. I wyobraźmy sobie, że ten mikrofon też możemy podłączyć. Wystarczy do tego użyć kolejny z rodziny Motif, czyli mały MVI interfejs, który może służyć do gitar, do najrozmaitszych różnego rodzaju rzeczy. I to też będziemy mogli do tego podłączyć. Okej. Zaadaptowany. Zwróćcie uwagę, teraz oczywiście SM7 jest mikrofonem o bardzo małym wzmocnieniu. No i teraz możemy gadać do mikrofonu SM7, czyli profesjonalnego mikrofonu lektorskiego, do naszej aplikacji Shure Motyw Video. Także świetna aplikacja, ale jeszcze świetniej chodzi oczywiście z naszymi wszystkimi zabawkami z serii Shure Motyw. Polecam bardzo dla wszystkich tych, którzy myślą profesjonalnie o reportażach filmowych i tych, którzy się po prostu chcą w to włączyć, chcą, żeby ta zabawa była, powiedzmy sobie, początkiem jakiejś nawet kariery, czego Wam wszystkim bardzo serdecznie życzę.